Pochrzcie Meghan Markle, 37L. Pokazała synka. Ale atmosfera wokół księżnej nie jest dobra. Krążą nowe plotki. Na początku lipca odbył się charytatywny mecz polo King Power Royal Charity Polo Day. Wzięli w nim udział Harry oraz William. Obu, książętom kibicowały żony, Meghan i Kate, a nieopodal czaili się paparazzi, którzy mogli pstrykać zdjęcia, prawie do woli. Reklama światowe magazyny. Takie jak choćby Marie Claire opublikowały po kilkanaście fotek księżnych z dziećmi. Kate towarzyszył malutki Louis, który ujął serca wszystkich, próbując założyć okulary mamy. Ta sielankowa atmosfera była bardzo odległa od niedawnego napięcia podczas chrztu. Wypad na mecz Polo miał pokazać światu, że księżne wcale się nie kłócą, podobnie jak ich wizyta na Wimbledonie. Nie trudno zrozumieć niechęć żony Harry'ego i samego księcia, który pamięta cierpienia matki księżnej Diany, do fotoreporterów i papara z Jakby na potwierdzenie ich obaw, w chwilę po publikacji zdjęć w internecie zaroiło się od pełnych niechęci komentarzy, zarzucających Megan brak umiejętności trzymania niemowlęcia. Pojawiły się także sugestie, że luźna suknia w kolorze khaki Którą założyła na mecz Polo świadczy o nieumiejętności pogodzenia się ze zmianami własnego ciała, pociąże albo wręcz groźnym kryzysie psychologicznym Megan. Ponoć jego skutkiem jest obiadanie, sieła kociami i gwałtowne tycie. Na początku lat 80. XX wieku media analizowały każdą, zbędną fałdę tłuszczu księżnej diany. Nie trudno zrozumieć frustrację Megan, ale irytacją nie uda się jej ocieplić wizerunku. Na dworze jest nazywana tymczasową żoną, granitem i księżniczką prywatności. To mało pochlebne przezwiska. Zwalnia ponoć kolejne asystentki i nie bardzo daje sobie radę, z opieką nad płaczliwym archiem. Ostatnio w podsłuchanej rozmowie Megan narzekała na niewdzięczność brytyjskich poddanych. Zobacz więcej materiału w wideo.